W tym filmie zrobimy kilka przykładów z naszego portalu dotyczących równania prostej w postaci kierunkowej. I to i tu mamy pierwsze zadanie. Podaj współrzędne punktu, w którym prosta y równy 3 minus 4x przecina oś y, prawda? I tu mamy wybrać właściwy punkt. Popatrzmy może tutaj na to zadanie, czyli tak. No, mam równanie proste. No i tu mam w układzie współrzędnych prostą wykreśloną jakąś prostą. I o co chodzi? O współrzędne punktu, w którym ta prosta przecina oś y, czyli o współrzędne tego punktu. No to jasne jest, że pierwsza współrzędna tego punktu to jest 0. No, skoro pierwsza współrzędna jest 0, no to na pewno nie to i na pewno nie to. No ale teraz jak znaleźć drugą współrzędną? A no popatrzmy. To jest, prawda, to jest wykres tej funkcji y równe 3 minus 4x. Więc jaka jest wartość y tutaj? No to oczywiście to jest taka wartość, jaką otrzymamy wstawiając x równe 0. Czyli wstawiamy x równe 0, no i y równe 3. Aha, czyli to jest punkt 0, 3. Czyli to jest ten punkt. No i może następne. Ile wynosi nachylenie prostej y równe 5x minus 1? Czyli może wróćmy tutaj, czyli równanie prostej w postaci kierunkowej to jest y równe mx plus n. No właśnie, i teraz to m tutaj, ten współczynnik przy x, nazywa się współczynnikiem kierunkowym albo inaczej nachyleniem. Czyli tutaj na przykład to jest minus 4. Ten współczynnik przy x w tym zadaniu był minus 4, no a teraz, czyli nachylenie, czyli ten współczynnik to jest tutaj 5, prawda? Y równe 5x minus 1, czyli współczynnik kierunkowy, nachylenie jest 5. No i sprawdźmy. No i może jeszcze jedno zadanie. No to jest to samo, minus 1 plus 3x, no to jasne jest, że tu jest współczynnik przy x jest 3. No i jeszcze jedno zadanie. Zapisz równanie prostej, której nachylenie wynosi 5 i która przecina oś y w punkcie 0, 4. Dobrze, czyli tak, czyli już wiemy. Nachylenie ma być 5, czyli nachylenie to jest ten współczynnik przy x, czyli równanie naszej prostej będzie y równe 5x. Tak? Nachylenie ma być 5 i przecina oś y w punkcie 0, 4. Czyli wobec tego tu jest, to jest n, prawda? N to jest współrzędna tego punktu przecięcia, czyli ten punkt ma współrzędne 0n, prawda? 0, dlatego że on leży na osi y, prawda? Czyli ma przecinać w punkcie 4. Wobec tego ten wyraz wolny jest 4, czyli równanie naszej prostej będzie y równe 5x plus 4. Piszmy może jeszcze, sprawdźmy, 5x plus 4. O, to jest równanie naszej prostej i jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.